Kreatywna zabawa, która pobudzi wyobraźnię i skutecznie odciągnie dziecko od tabletu. Pomoże stać się Twojemu dziecku bardziej kreatywnym człowiekiem, który w niepozornych rzeczach może zaobserwować coś naprawdę interesującego. Dziś stworzymy element podwodnego świata, elegancką i dostojną meduzę. Do jej wykonania potrzebujesz folii malarskiej, dokładnie taka sprawdzi się najlepiej. Wcześniej kupiłam cieńszą i była zbyt cienka, elektryzowała się strasznie na boki. Potrzebujesz także szerszą taśmę, najlepiej bezbarwną, tak by solidnie przymocować macki, nożyczki i oczywiście parasolkę. Mniejsza lub większa, to zależy od Ciebie. Nie martw się. Całość konstrukcji jest łatwa w usunięciu i nie naruszy samej parasolki. Także na chwilę możesz użyczyć parasolki, z której korzystasz na co dzień. Folię wyjmij oryginalnie złożoną z opakowania. Nie rozwijaj jej. Wytnij pasek dowolnej szerokości. Wytnij i przygotuj kilka takich pasków. Jeszcze ich nie rozwijaj. Teraz parasolka. Rozłóż i połóż ją jednym bokiem przy ziemi. Przygotuj taśmę i zabieramy się do pracy. Zajmie Ci to chwilę, ale zyskasz dużo więcej czasu, gdy dzieci będą się bawiły. Teraz wycięty pasek folii rozwiń i znajdź jego krawędź. Przyłóż tę krawędź do boku parasolki, odetnij solidny kawałek taśmy i przyklej dociskając. Mocne i solidne umocowanie jest ważne, by później nasza meduza nie rozwalała się podczas zabawy. Wymierz długość i odcinaj kolejną mackę. U mnie odmierzam sobie długość mniej więcej ręki i klatki piersiowej. Nie przejmuj się, jeśli macki są różnej długości. To nada naszej meduzie ciekawą strukturę. Przyklej około 4 macek na strefę parasolki. Taśmy klej tak, by się zazębiały i ponownie mocno dociśnij, by porządnie każdą mackę przymocować. Powtórz czynność po całej krawędzi parasolki. Pamiętaj, nie musi być równo, nie musi być starannie. Najważniejsze, by macki były przyklejone mocno. I to wszystko. Sprawdźmy teraz, jak to wygląda. No, myślę, że rewelacyjne. Sama chętnie się chwilę pobawiłam tą meduzą. Możesz dzieciom włączyć podczas zabawy ich ulubioną piosenkę związaną z wodą albo z jakiejś bajki związaną z wodą, by wyobraźnia poniosła jej jeszcze mocniej. No dobra, ale przed nami teraz najważniejszy test. Jak meduza spodoba się dzieciom? I czy faktycznie zajmie je na dłuższą chwilę? Myślę, że test udany. Moje dzieci bawiły się tymi meduzami 3 godziny. Później mała przerwa i znowu wróciły do zabawy meduzami. Następnego dnia dzieci także pytały mnie, gdzie położyłam te meduzy. Na szczęście zabawka jest wielokrotnego użytku i posłuży Wam spokojnie przez cały weekend. Liczę, że pomysł jest inspirujący, ciekawy, a jeśli czekasz na więcej takich pomysłów, koniecznie zaglądaj do mnie częściej.